Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w 34. odcinku Rentgena Nieruchomości. W dniu dzisiejszym moim Państwa gościem jest Daniel Piesto. Cześć Daniel. Dzień dobry, miło mi, dziękuję za zaproszenie. Cała przyjemność po mojej stronie. W dniu dzisiejszym zaprosiłem Daniela, żebyśmy mogli wspólnie podsumować to, co się dzieje na rynku nieruchomości. Tak ogólnie, nie wyrywkowo w poszczególnych segmentach, tylko no co jakiś czas taka analiza i podsumowanie jest potrzebna, stąd też nasze dzisiejsze spotkanie z Danielem. I formuła dzisiejszego odcinka będzie taka, że ja będę rzucał hasło i Daniel będzie odpowiadał, jaka jest jego optyka na dane zagadnienie. No, później będzie krótkie podsumowanie i będziemy sobie przechodzić dalej. Także Daniel, no może zacznijmy od tego tematu, który jest taki najbardziej na czasie w chwili obecnej, czyli wakacje kredytowe. Jakie jest Twoje zdanie? Czy to dobrze, że coś takiego jest? No, opisz nam, jak to wygląda z Twojej perspektywy. Coraz częściej powtarzam, że wszystkie działania rządu są pozorne i tak jest też w tym przypadku. Jest to dla gospodarki złe rozwiązanie, dlatego że jest w kontrze do innych rozwiązań Rady Polityki Pieniężnej, czyli podwyższania stóp procentowych, czyli wyciągania pieniędzy z rynku. Wakacje kredytowe mają zmusić banki do tego, żeby ludzie nie musieli im wpłacać pieniędzy zgodnie z umową, którą zawarli, umową kredytową, i w związku z tym mieli więcej pieniędzy i w związku z tym więcej wydawali, czyli to jest odwrotny cel do tego, jaki przyświecał Radzie Polityki Pieniężnej, kiedy kolejny raz podnosiła stopy procentowe. Także dla gospodarki jest to złe rozwiązanie. Jest to może dobre rozwiązanie z punktu widzenia wyborów, które będą w przyszłym roku, i mam wrażenie, że wszystkie działania rządu właśnie są oparte o taki schemat. To. Jeżeli chodzi o to, czy warto skorzystać z wakacji kredytowych, no to biorąc pod uwagę same jakby finanse i wyliczenia, no to opłaca się jak najbardziej, no bo odraczamy płatność właściwie o znaczący czas, biorąc pod uwagę inflację, to na 100% na tym zarabiamy. Nie mówiąc o tym, że mamy większe środki na dziś, które można reinwestować, ale większość osób, domyślam się, że o tym nie myśli w tych kategoriach, tylko po prostu zwiększy się konsumpcja. I z tego punktu widzenia, no, zaklinam, żeby tego nie robić i nie zwiększać konsumpcji, dlatego że po prostu wpadają nam dodatkowe środki. Większość Polaków nie ma oszczędności i żyje po prostu z dnia na dzień, więc takie rozwiązanie będzie dla nich w dłuższej perspektywie niekorzystne. Daniel, zanim podsumuję tą twoją wypowiedź, notabene zgadzam się z tobą w 100%, jakbyś mógł przybliżyć... To nie jest ustawiane, wejdę ci w słowo. Drodzy widzowie, nie ustalaliśmy wcześniej tego, naszych poglądów. Daniel, co to są te wakacje kredytowe? Czy to jest odroczenie w spłacie kapitału? Czy my musimy płacić odsetki za ten okres? Czy to jest takie bardzo sympatyczne wstrzymanie płatności zarówno odsetek, jak i kapitału? Na czym to polega? Wakacje kojarzą się z czymś przyjemnym? Czy i w tym przypadku jest tak samo? Tak, jest to coś przyjemnego niestety, dlatego że jeżeli w danym miesiącu nie musimy płacić ani kapitału, ani odsetek, to większość osób uzna, że to jest coś przyjemnego i pewnie będą mieli rację z psychologicznego punktu widzenia. Więc my musimy spłacić tę ratę ostatecznie miesiąc, jakby wydłużamy o miesiąc nasz kredyt, spłatę naszego kredytu. Więc na końcu spłacamy to, no i odsetki nie mogą być kalkulowane w taki sposób, jakby to po prostu była brak spłaty kapitału i my płacimy większe odsetki w związku z tym. Czyli innymi słowy, spłacimy kapitał plus odsetki za tę ratę na końcu, na jakby wydłużamy o miesiąc spłatę kapitału i wtedy zapłacimy kapitał i odsetki takie jak teraz. Tak w praktyce w Excelu tak wychodzi. Więc jest to bardzo korzystne z punktu widzenia klienta i kompletnie niekorzystne z punktu widzenia banku. Bank nie przewidywał takiej opcji w żadnej umowie i wydaje mi się, że to jest kluczowe, że to jest kolejny raz, kiedy po prostu rząd ingeruje w umowę,
z ewidentnym brakiem korzyści dla jednej ze stron. Czyli jeżeli dobrze rozumiem, to możemy sobie bezkarnie przesunąć płatność tej raty w czasie i de facto no, są takie głosy, że żeby efektywnie z tego skorzystać, to możemy sobie nadpłacić kapitał, prawda? Czyli to, co chcieliśmy przeznaczyć na ratę, nadpłacamy sobie kredyt i w efekcie w perspektywie czasu ta rata nam się nieznacznie może obniżyć albo możemy skrócić okres kredytowania. Także to jest takie. Jeśli ktoś nie ma lepszego pomysłu na inwestowanie bezpieczne, no to jak najbardziej spłata kapitału jest dobrym pomysłem. W tym momencie oprocentowanie kredytów lawiruje pomiędzy 8 a 9%, takich hipotecznych oczywiście, więc faktycznie inwestujemy na takie oprocentowanie ze 100% pewnością, że dlatego to nie jest w ogóle inwestycja, ale w cudzysłowie inwestujemy te pieniądze, spłacając własny kredyt, ze 100% pewnością, że uzyskamy taką stopę zwrotu. Więc to nie jest taka zła opcja dla większości ludzi. Dobrze. I tu jeszcze. No, tak, śmiało. Wspomniałeś o tym, że. Wyleciało mi to z głowy. No właśnie, tak to ze mną jest. Za wcześnie nagrywamy, ale jeszcze mi się na pewno przypomni. Dobrze, to podsumowując ten temat, jak się przypomni, to możemy do niego śmiało wrócić w każdym momencie. Mam bardzo podobne zdanie do Twojego, jeżeli chodzi o wprowadzanie wakacji kredytowych. Czyli z jednej strony Rada podnosi stopy procentowe, zacieśniając politykę monetarną, czyli ściągamy pieniądze z rynku, tak jak to powiedziałeś, a z drugiej strony w drugą kieszeń te pieniądze wkładamy. Czyli gdyby nie było tych takich programów rozdawania pieniędzy, no nazwijmy to wprost, to pewnie wcześniej byśmy mogli zakończyć podnoszenie stóp procentowych w Polsce. Czyli mamy tutaj taki dysonans. Także moja ocena jest, tak jak mówię, bardzo podobna do Twojej. No nie jest to spójne. No, rząd no chce, no tak jak przed wyborami, prawda, pokazać, że jest fajnie i rozdajemy wam pieniądze tak de facto, pomagamy, a z drugiej strony no, cena, jaką za to płacimy, no to są podwyższone stopy procentowe. I płynnie przechodzimy do kwestii inflacji, która prawdopodobnie już by nie przestała rosnąć we wrześniu, dlatego że już we wrześniu rok temu inflacja była dosyć wysoka. Więc mierzymy inflację rok do roku i prawdopodobnie wzrost inflacji skończyłby się na sierpniu. Teraz, jeżeli wprowadzamy to, no to możliwe, że to nastąpi dalsza inflacja, wzrost inflacji znaczy się. Co jest oczywiście bardzo złą wiadomością dla gospodarki. I wydaje mi się, że optymistyczny scenariusz jest taki, że inflacja spada jesienią, ale zakładam, że taki scenariusz to jest jakieś 10% prawdopodobieństwo. 80%, może 75% to jest, że się mniej więcej zatrzyma na tym poziomie, przed 20% na pewno i Komisja Nadzoru Finansowego zapowie, że stopy procentowe będą obniżane w 2023 roku, czyli właściwie utrzyma tę prognozę, jaka jest Masz teraz. Masz Radę Polityki na myśli, tak? No, Rada Polityki Nadzoru. Pieniężnej to jest organ Komisji Nadzoru Finansowego, ale tak, tak. Aha, okej. Okay. No tak. Narodowego Banku Polskiego, przepraszam. Oczywiście masz rację. Kolejnym jak gdyby hasłem, które chciałem rzucić, no to właśnie były stopy procentowe i inflacja. No ale tutaj w dużej części już sobie na to odpowiedzieliśmy. A jak się spodziewasz? Będą kolejne podwyżki stóp procentowych? Czy to już no. zbliżamy się? Profesor Glapiński na Molo w Sopocie powiedział, że będzie jeszcze podwyższane o 0,25 punktu procentowego, a później będą stopy procentowe obniżane. Więc czemu miałbym mu nie wierzyć, skoro powiedział to na swoich wakacjach na Molo w Sopocie? A tak serio, to bardzo mocno zależy od inflacji i spodziewam się właśnie tego, że najprawdopodobniej będzie inflacja poniżej 20% i będzie obniżana, stopy procentowe będą obniżane w 2023 roku, ale jest też taki scenariusz, że inflacja wzrośnie i on nie jest kompletnie nierealny, nie jest to 0% i wtedy stopy procentowe będą musiały być dalej podnoszone. I żeby była jasność, to jest kompletna katastrofa dla bardzo wielu
gospodarstw w Polsce. Na pewno będzie bardzo dużo niespłacanych kredytów, zabranych nieruchomości, upadłości, no i restrukturyzacji siłą rzeczy. Więc powstanie, rozwinie się raczej rynek wierzytelności bardzo mocno. Rynek inwestycji już się kompletnie zmienił, dlatego że w tym momencie inwestuje się na najem, dlatego że czynsze siłą rzeczy, skoro ludzie nie kupują nieruchomości, a przeprowadzają się, znajdują pracę i tak dalej, więc potrzebują gdzieś mieszkać, no to nie mają wyjścia i muszą wynajmować, więc to będzie zasilało bardzo powoli, ale będzie zasilało rynek najmu. A ceny muszą spadać i to będą spadać cały czas, aż nie wrócimy do niskich stóp procentowych, czyli spodziewam się, że przynajmniej 2 lata ceny będą spadać. Przynajmniej, ale to prawdopodobnie dłużej. Daniel, przechodząc do kolejne hasło, kredyt na stałą stopę procentową czy na zmienną? Co prawda mało teraz się kredytów udziela, ale jeżeli już, to co byś polecał bardziej? No, tak jak powiedziałem, większa szansa, że za 5 lat stopy procentowe będą jednak niskie, co jest dla gospodarki może w dłuższej perspektywie nie najlepszą opcją, ale taką mamy po prostu strategię Rady Polityki Pieniężnej. Więc jeżeli będą niskie, to bardziej opłaca nam się grać na zmienną stopę procentową w tym momencie. Oczywiście pół roku temu czy rok temu opłacało się brać stałą stopę procentową, ale w tym momencie bardziej na zmienną. Jeżeli weźmiemy na stałą, to jesteśmy zobowiązani na ten termin do spłaty na stałej stopie procentowej. Nie można zmienić wtedy na zmienną, chyba że spłacimy cały kredyt i refinansujemy się w inny, droższy sposób, więc to jest bez sensu. W praktyce nie ma takiej opcji, więc wyobraźcie sobie, że wy spłacacie dalej stałą stopę procentową, która powoduje, że wasza realna roczna stopa oprocentowania wynosi 10%, a wszyscy inni dookoła już mają 3%. No, to może być po prostu błędna decyzja, ale to jest zawsze pewna gra i spekulacja i ja się mogę mylić. I to jest trochę tak, że póki mamy wybór i pożyczamy pieniądze, to jesteśmy skazani na taką spekulację. No bo nawet jak wybieramy stałe oprocentowanie, to gramy dalej. To gramy, bo jeżeli będzie w gospodarce wajcha w jedną stronę pociągnięta, to stracimy, a jak w drugą, to zyskamy. No dokładnie. I pytanie jest takie, czy biorąc kredyt hipoteczny, no chcemy się bawić jeszcze w hazard w zależności od tego, w którym kierunku pójdą stopy procentowe. Czy to jest dobry moment? To analogicznie było w przypadku kredytów frankowych. Czy ktoś brał kredyt na zaspokojenie swoich potrzeb mieszkaniowych, a de facto zawierał równolegle drugą transakcję na rynku walutowym. I pytanie, czy to jest potrzebne. Także ja też jestem w chwili obecnej, no co innego, jakby był kredyt na stałą stopę procentową na poziomie 2% na 25 lat. No to wtedy tych dylematów nie ma. Natomiast w momencie, kiedy stopy procentowe są na tych poziomach 6,5 czy tam jeszcze wyżej mogą być, decydować się na stałą stopę procentową na 25 lat, nie wiem, czy można teraz. Można wziąć na stałą stopę procentową na tak długi okres, czy to są dalej te okresy pięcioletnie? Pięcioletnie, w sensie najdłuższy okres ze stałą stopą oprocentowania to jest 10 lat. To znaczy bierzemy kredyt na 25 lat, ale mamy zabezpieczone oprocentowanie na 10 lat. Powiem tak, na rynku business to business, pożyczek i w ogóle finansów jest bardzo popularne, że kwota spłaty jest waloryzowana o jakiś indeks, na przykład CPI. Więc wydaje mi się, że jeżeli będzie wolność wyboru, czyli tak jak właściwie teraz powstało od niedawna, że każdy bank daje opcje zarówno stałej, jak i zmiennej stopy procentowej, to będą równolegle istniały oba te systemy. I uważam, że to jest lepsze niż gdyby było tak, jak jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest tylko i wyłącznie stałe oprocentowanie. No dobrze. Chociaż to było wymuszone, to nie jest jakby, banki to nie jest podmiot, który płynnie porusza się na wolnym rynku, tylko to jest właściwie urząd w tym momencie, który reaguje na to, jakie tam rozporządzenie ktoś napisze mądry albo niemądry w rządzie. Rozporządzenie, uchwałę, ustawę oczywiście, ale czy też opinię właśnie KNF-u wspomnianego przeze mnie wcześniej. No to następne pytanie. Jak będą kształtować się ceny nieruchomości mieszkaniowych, ceny czynszów
w kontekście no, tych drożejących cały czas mediów, gazu, prądu, no a będzie jeszcze drożej. Dojdzie do rozwarstwienia, to znaczy no, powiedzieć, że ceny spadną, no bo wzrosną koszty użytkowania nieruchomości, to nie byłoby do końca prawidłowe, dlatego że mamy nieruchomości, które są bardzo energooszczędne i mamy takie, które są opalane jakimś starym piecem i mury nie są ocieplane i tak dalej. Po prostu te nieruchomości dużo stracą, a te, które są energooszczędne albo pasywne, to one zyskają na tym. Generalnie wszystkie stracą, bo ja mówię ceteris paribus, że zyskają, bo generalnie wszystkie stracą ze względu na wysokie stopy procentowe. I wysokie stopy procentowe są zdecydowanie najsilniejszym czynnikiem cenotwórczym, jeżeli są, albo niskie stopy, prawda, po prostu stopy procentowe. Póki są wysokie, ceny będą spadać na 100%. Jeszcze miesiąc temu, bo nagrywamy to ostatni dzień lipca, no to lekko ponad miesiąc temu, czytałem opinię eksperta, dużego dewelopera, który mówił, że ceny będą rosnąć i w ogóle, bo materiały drożeją i ceny na pewno będą rosnąć. Także jesteśmy w lipcu i mam nadzieję, że dzisiaj, po tym lekko ponad miesiącu, już nikt nie ma wątpliwości. Daniel, doprecyzuj proszę, czy masz na myśli to, że ceny będą spadać w ujęciu realnym, czy w ujęciu nominalnym? Bo w ujęciu realnym, no to jak gdyby jesteśmy w stanie to zaakceptować, no i to wydaje się być logiczne. Natomiast w ujęciu nominalnym, jeżeli ceny nieruchomości miałyby spadać, no to by już oznaczało no faktycznie, faktyczny realny spadek wartości. No właśnie chyba na odwrót. Znaczy ja uważam, że jeżeli w realnym, to znaczy jeżeli spadają uwzględniając inflację, no to już spada wartość realnie. Na tym to właśnie wydaje mi się polega. Natomiast nominalnie czy spada, to nie jest takie istotne. Moim zdaniem nawet nominalnie powinny spadać, tak. Ale to miałem na myśli, że nawet że jeżeli już spadają nominalnie, a mamy inflację 15 czy 20%, no to już jest bardzo duży spadek. To jest bardzo źle, tak. To jest taki podział, albo jest źle, albo bardzo źle. Więc moim zdaniem, oczywiście dla kogoś, kto chce kupić dla siebie, no to dobrze albo bardzo dobrze, analogicznie, ale chodzi mi o to, że spodziewam się raczej dużych spadków i nominalnie no nie chcę mówić ile, bo to nie jest dla mnie w ogóle istotne. Nie wiem, czy dla inwestorów innych jest, no bo mnie interesuje realna wartość tych nieruchomości. W tym momencie ona drastycznie spada. I będzie spadała. Natomiast to mówimy o cenach. A jeżeli chodzi o czynsze, to jest inaczej. Ale może zanim powiem o czynszach, to generuje bardzo dużo okazji, te spadki cen. To znaczy nie tylko mówię o tych wierzytelnościach i takich tematach trudnych, o tym, że ktoś komuś się noga podwinęła i teraz no po prostu albo musi sprzedać za jakąkolwiek cenę, albo po prostu już fundusz jakiś restruktury. Fundusz, no, który wykupuje wierzytelności, po prostu ma na sprzedaż coś takiego, tylko to jest tak olbrzymi wpływ na to, że będzie można wyłapywać bardzo dużo okazji z rynku, normalnie w wyniku negocjacji, że będzie można kupować bardzo tanio, powiedzmy za cenę no, sprzed kilku lat albo taką, jaka będzie za 2-3 lata i będzie można to robić już. Pytanie, co dalej robić z nieruchomością? Jeżeli da się ją dobrze wynająć, na dobrej stopie zwrotu, uwzględniając bardzo wysokie media, to moim zdaniem trzeba to robić. I to na pewno nie będzie łatwe, bo trudno przewidzieć, jakie będą koszty tych mediów. Zapowiada się, że na przykład cena prądu wzrośnie, słyszałem różne opinie ekspertów, od 100 do 180% wzrośnie. 120% może jest bardziej realne, bo też słyszałem taką opinię. No, jeżeli to tak wzrośnie, to mówimy o samym prądzie, no to jest realne obciążenie budżetu domowego każdego właściwie, czy to najemcy, czy to osoby, która mieszka we własnym mieszkaniu. I to mówimy cały czas o sytuacji, w której część podmiotów na rynku dostaje preferencyjne warunki tych mediów. To jest po prostu. To znaczy, że faktycznie realne podniesienie tych kosztów jest jeszcze większe. My mamy sporo nieruchomości na wynajem, które są dla firm.
Czyli my jako firma wynajmujemy firmie. I te firmy, pomimo że czasami są duże, decydują się na to, żeby przepisywać media na osoby fizyczne i korzystać z tych preferencyjnych warunków, bo po prostu koszty tych mediów im bardzo utrudniają zarabianie pieniędzy. No ale wydaje mi się, że jeżeli nieruchomość jest, tak jak mówiłem, energooszczędna, to jej wartość powinna, nie uwzględniając innych czynników, wzrosnąć, czyli względem innych nieruchomości. Dobrze. Kolejne pytanko. Polski Ład i kredyt z gwarantowanym wkładem własnym. Czy w ogóle coś w tym temacie się dzieje? Czy ktoś z tego korzysta? I czy to może mieć jakikolwiek wpływ na ceny nieruchomości? No w tym momencie akcja kredytowa się załamała, można powiedzieć, i mało osób bierze kredyty, chociaż no, znam ludzi, którzy biorą, kupują głównie dla siebie na kredyt w tym momencie. I no, nie jestem ekspertem, jeżeli chodzi o kredyty, więc też jako inwestor nie korzystam z kredytów dla osób fizycznych, które kupują na własne cele mieszkaniowe, więc wolałbym się w tej kwestii nie wypowiadać. Ja myślę, że jeżeli stopy procentowe w perspektywie tam, no, lat, można już mówić, będą spadały, ceny nieruchomości będą spadały, może nie nominalnie, ale jednak będą tańsze, no to być może to rozwiązanie faktycznie jakoś zagości na rynku i faktycznie będzie popyt. Natomiast obecnie, kiedy no, ludzie mają problem ze spłatą zobowiązań, wprowadzane są wakacje kredytowe, banki przykręciły kurek z kredytami, no to rozwiązanie raczej takie jest no, nie na obecne czasy. Takie Ale myślisz, że to w przyszłości będzie miało realny wpływ na to, jak kształtują się ceny i że po prostu ludzie masowo będą korzystali z takich preferencyjnych kredytów? No, myślę, że to będzie czynnik, który będzie pozytywny, jeżeli chodzi o wzrost cen, natomiast on będzie bardzo mały. Bo to nie będzie tak, że nagle... Zawsze. Od czasu, jak pamiętam, rząd miał jakieś programy, których celem było zachęcenie tak, do kupowania stymulacja. Nieruchomości. Tak. Tak. I one były oparte o to, że po prostu faktycznie damy więcej pieniędzy, rzucimy więcej pieniędzy w rynek nieruchomości, więc będzie więcej nieruchomości. Taki prosty mechanizm, który pośrednio działał, bo zarabiali na tym głównie no, konsumenci, czyli właśnie ci ludzie, którzy kupują, później deweloperzy, a jeżeli chodzi o ceny, no to one rosły, więc reszta, która nie korzystała z tego, miała podgórkę. To było taki, to nie był najlepszy program, o tak powiem. Żaden z tych, ta rodzina na swoim, później tam single na swoim, 500 plus na swoim, nie wiem, wymyślam, ale było kilka tego typu projektów i one wszystkie były oparte o takie rozdawnictwo pieniędzy, wrzucanie ich po prostu w rynek. Wydaje mi się, że gdyby ktoś chciał faktycznie, aby ceny nieruchomości były niższe, to powinien zadbać o to, aby było mniej regulacji związanych z budownictwem i żeby ten proces był szybszy. Nawet nie chodzi o ilość regulacji, ale żeby proces uzyskiwania pozwolenia był pewniejszy, szybszy. No ja miałem kilka takich sytuacji, kiedy czekałem na pozwolenie na budowę prawie rok. No i wszystko stało, albo na przykład media, podłączenie mediów, które są no, zmonopolizowane w tym momencie, jeżeli chodzi o, nie mówię dostarczanie energii, ale jeżeli podłączenie do chodzi o podłączenie do instalacji, to jest to, jest oligopol, prawda, jest podzielone wszystko regionami i to jest, tam pracują, może nie chcę obrażać tych ludzi, ale relacja z tymi podmiotami jest gorsza niż w urzędach w PRL-u na pewno, przepraszam. Więc gdyby to się dało poprawić, a stosunkowo łatwo można zliberalizować ten przemysł, no to by można było na tym bardzo dużo zyskać pod kątem kosztów budowania i wtedy to by się przekładało na ceny z czasem. Oczywiście nie mówię, że szybko, tylko w długim terminie. No, a to takie znów, to są takie działania pozorne rządu, które mają zmierzać do tego, żebyście pamiętali, stawiając krzyżyk na karcie wyborczej, kto wam tam pomógł i kiedy.
No wiesz co, wracając do tych programów, rodzina na swoim, tam jak przytoczyłeś single na swoim, ktoś tam na swoim, no znaczy ja nie przekreślałbym ich z natury, że są złe, natomiast sprowadza się to wszystko, ta dyskusja do pytania, na ile państwo powinno być opiekuńcze i czy tego typu programy powinny mieć miejsce, czy nie powinny, czy każdy powinien sobie radzić sam i wtedy będzie rynek jak gdyby sam będzie najzdrowszy i będzie cena nieruchomości kształtowana przez rynek. Także to może nie poruszajmy tego tematu tak głębiej dzisiaj, bo to faktycznie jest dłuższa rozmowa i bardziej tak. Taka poglądowa, polityczna, aniżeli ekonomiczna. Co będzie? Jakie są scenariusze, tak już powoli zbliżając się do końca naszego programu? Daniel, co według Ciebie będzie? Czego możemy się spodziewać? Jakie mogą być scenariusze na przyszłość dla rynku nieruchomości, może nawet szerzej dla gospodarki? Jak Ty to widzisz? Wchodzimy w recesję i główna karta, która miała zapobiegać tego typu sytuacjom, została wykorzystana na że tak powiem, walkę z skutkami obostrzeń wprowadzonych przez rząd w latach 2020-2021. Więc teraz jej nie ma. To znaczy nie można obniżać w tym momencie stóp procentowych, bo już mamy inflację. Więc wszystko wskazuje na to, że będziemy mieli taką stagflację i że bezrobocie wzrośnie, ale wątpię, żeby jakoś znacząco. I w związku z tym gospodarczo będzie to wyglądało tak, że spółki będą upadać i będzie coraz więcej bezrobocia po prostu. Ceny nieruchomości będą spadać i tak jak mówiłem, realnie czy nominalnie, to realnie na pewno, a czy w złotówkach, no to zależy od wysokości inflacji. Także trudno to ocenić, ale moim zdaniem inflacja, przynajmniej ta oficjalnie podawana, powinna się ustabilizować i później spadać w przyszłym roku. Ale to jest, teraz oczywiście mówię o przyszłości, więc mogę się mylić, ale no, czytam raporty, analizuję i spędzam wiele godzin na tym, żeby teraz jakby przedstawić to w pigułce, to co ustaliłem. Więc wydaje mi się, że tak to będzie wyglądać. Na pewno kompletnie zmieni się model inwestowania w nieruchomości, bo to najbardziej mnie interesuje, więc takie szybkie obracanie nieruchomościami przez najbliższy czas kompletnie nie będzie możliwe, dlatego że czekanie na kupca może po prostu za długo trwać. Inwestowanie w najem będzie się rozwijać jak najbardziej, ale też pieniędzy będzie mało na rynku, więc ten, kto będzie miał pieniądze, to oczywiście będzie kompletnym królem i będzie mógł w tym momencie i nie tylko skupować nieruchomości, ale całe spółki działające i przynoszące dochód stosunkowo tanio. Więc jeżeli ktoś się przygotowywał na to, to teraz będzie miał dobrą sytuację, a ci, którzy kupowali do samego końca mieszkania na flipa, no bo do tej pory zawsze mieli klientów na te mieszkania docelowych, to teraz będą mieli bardzo, bardzo trudny czas i spodziewam się, że wiele takich znanych nazwisk będzie musiało ogłosić upadłość w przeciągu najbliższych 2 lat. Ale z takich optymistycznych rzeczy, które się wydarzą, to rynek się oczyści z tego. To znaczy, ja pamiętam, jak inwestowałem 10 lat temu, 11, kiedy ceny spadały i wtedy no, można było bardzo mocno wynegocjować dobrą cenę, a jak mieszkanie było wyremontowane i ładne i gotowe do wprowadzenia, to i tak ludzie kupowali. Można było w ten sposób inwestować. A dzisiaj, może nie dzisiaj, ale 2-3 lata temu było tak, że negocjować to w ogóle nie dało się, dlatego że po prostu kto był pierwszy, ten kupił. Ewentualnie było tak, że nawet jak podpisał umowę rezerwacyjną, to osoba sprzedająca mówiła, jednak się rozmyślam, bo ktoś mi tu daje 100 tysięcy więcej. To było szaleństwo i nie dało się w ten sposób inwestować, bo to było oparte o spekulacje, że cena jeszcze bardziej wzrośnie. A jak przestanie rosnąć, to po prostu spekulant na tym straci. A teraz będzie można w najbliższej przyszłości
wnosić wartość do nieruchomości i na tym zarabiać. Więc faktycznie dla osób, które kupują i dają wartość, czyli komercjalizują po prostu lokal, to będzie dawało możliwość zarabiania na wzroście wartości. Więc to jest pewien optymizm, że po prostu rynek się troszeczkę przez ten kryzys oczyści. I to mówię o nieruchomościach, ale dotyczy to oczywiście każdej branży, każdej jednej branży. No tak, takie okresy jak obecnie no pokazują, no, kto jest bez gaci, tak jak to mówiąc już potocznie. Podsumowując twoją wypowiedź, jest źle, może być jeszcze gorzej, ale zawsze po burzy wychodzi słońce i o tym pamiętajmy, żebyśmy tak pesymistycznie nie kończyli tego programu. I jeszcze jedna rzecz, która z twojej wypowiedzi tutaj wypływa na powierzchnię, no to cash is the king, czyli ci, co będą mieli gotówkę, no to będą, mogą się obłowić na okazjach. Szanowni tak. Państwo. Przy czym to też trzeba mądrze zrobić, bo to nie wystarczy po prostu kupić cokolwiek, tylko jest nowe pole negocjacyjne. Tutaj dopowiem, że no jest bardzo dużo technik negocjacyjnych i część osób do tej pory stosowała takie właśnie techniki, które miały przyspieszyć transakcje, a teraz trzeba będzie ją opóźniać i no, korzystać z innych technik, ale takich, które dają możliwość kupienia o kilkadziesiąt procent taniej. Jeżeli ktoś z nich nie skorzysta, to kupi po prostu po takiej cenie w miarę średniej rynkowej w tym momencie i moim zdaniem przepłaci. Daniel, bardzo ci dziękuję. Dziękuję ci za dzisiejsze spotkanie. Myślę, że taką klamrą spięliśmy te wszystkie rzeczy, które dzieją się na rynku nieruchomości obecnie. Dziękuję ci. Do zobaczenia. Państwu również dziękuję. I do zobaczenia za 2 tygodnie. Dziękuję.